Dzień dobry, widzę, witam was w kolejnym odcinku God of War Ragnarok na moim kanale. Ostatnio właśnie pomogliśmy wilkom, a teraz robimy kolejne wyzwanie. Tym razem z posągiem Tyra. Więc pójdźmy sobie na świątyni. Był jeden posąg na pewno. I na tutaj. I co? Co my tu mamy zrobić? Aby nie włócznia w posągu Tyra? Dobra, tu coś odkopmy. I no, szepcząca płyta, kolejny. Módl się o pokój, bądź gotów na wojnę. O, to mądra myśl. Tyr nie pragnął wojny, ale wiedział, że musi być na nią gotowy. Ano, lepiej dmuchać na zimne. Imponująca broń, prawda? Jest wielka. Dobra, a właśnie, bo my mamy puste gniazda. Dajmy jakieś losowe. Dobra. Dobra. Tutaj hełm. Coś w hełmie jest do I odkopania. hełm Tyra z jego posągu. Kolejna rzecz. Napierśnik. Nowy napierśnik. On niestety nie jest aż taki dobry. Światła przewodniego. A właśnie, bo my jeszcze tu dostaliśmy chyba, nie? Maniego. Te lundy to mamy teraz. To są karwasze, które dostaliśmy ze znajdowania chyba. Albo może tu dostaliśmy? Berserkera to dostaliśmy z tego. Z tego grobu. Odbijaj umysły, nie kraje. Tyr doskonale rozumiał, że największą walkę toczy się o serca i umysły ludzi. Szkoda, że Tyra nie interesuje ani jedno, ani drugie. Dobra, chodźmy teraz tutaj. Zostało ostatnie do zdobycia. Znaczy do przeczytania. Okej, i to jest. Musimy znaleźć coś z. O, tutaj jest, dobra. I coś do odkopania, kolejna rzecz. Tam coś chyba leży. Pewnie kawałek posągu Tyra. Dobra, mamy kolejną rzecz. To są razem karwasze. To są te karwasze, ale one. No nie. Właśnie, co one mi dadzą? Zwiększa obrażenia od runicznych ataków. Z 15 do 30%. Przeczytajmy to. Broń pokoju. No, to chyba będzie wszystko. Raczej już nie znajdziemy więcej kawałków. Tyr zawsze wzbudzał uwielbienie. Tam skąd pochodzę, bogowie wojny nie są otaczani taką czcią. Nie wszyscy bogowie wojny są tacy sami, bracie. Tak, to prawda. Dobra. Jeszcze jedną rzecz damy, bo mamy sobie mapa. Dodaj do kompasu. I lecimy, bo to bym chciał sobie może ogarnąć, dałoby radę. Jakbyśmy to dali radę zrobić, bo może będziemy mieć dobry poziom, przeciwnicy nie będą za mocni. Bracie, nie lubisz zagadek? Nie. A po prostu nie słyszałeś żadnych dobrych. Na przykład wysoka, gdy młoda, niska, gdy stara. Co to? Świeca. Ano, słyszałeś to wcześniej? Nie. O, a podoba ci się? Nie. Teraz jak tu przejść? Gdzieś tu musi być jakaś wnęka i jest właśnie. Tutaj. Chyba nie tu.
Jeszcze raz, tutaj... Nie, tutaj nie wjedziemy. Okej, mapa, jak to wygląda tu? Okej... To trzeba poszukać, jak tu wejść. Tu raczej nie wejdę. Nawet jakbym się wściekł. Jakby wejść na górę. Czekaj, tu mogę wejść. I tu coś leży. To najwyraźniej rzeźba z ziem południa. Okej. Znaleziono 3 z 6 skarbów. I ja bym chciał do góry wejść na to. Bym wtedy może mógł sobie tam spuścić się windą, jeśli jest, nie? Mogę? Tu albo przez... Twierdza upierzców. I tutaj nie przejdę, czy... A może kopniaka w łeb? To może potem. No nie da się, no kurde, jak tam zajść? Spróbujmy od drugiej strony może. No dobra, spróbujmy od drugiej strony wejść może, będzie się dało. Tutaj przez tą komnatę upierzców się raczej nie da. I tu nie da się nigdzie wejść, tu też nie ma wejścia. I tutaj wróciliśmy z powrotem tutaj, no to... Tutaj raczej... Nie by tu wejść. No i kurde no, mamy problem. Jak tu wejść teraz? Nie ma gdzieś coś, czegoś można rozbić. Bracie, jestem pewien, że istnieje zagadka, która ci się spodoba i zamierzam ją znaleźć. Lepiej nie. Gdy się odzywasz, z miejsca ją przerywasz. Co to? Cisza. Dobrze! To nie było rozwiązanie zagadki. A. No jak tam wleźć, no? Kurde, no. Zachodźcie, wilki. No powinna być tu gdzieś winda, nie? Ona była. A, tutaj są sople. Może tędy mogę przejść. A tutaj... Są ładny tylko... Ładny nóż. Szkoda, że zardzewiał. Dobra, musimy takiego czegoś poszukać. Okej, sprawdźmy jeszcze raz. Tu nie ma jakichś wnęk takich. Tutaj nie ma. I hi, tu też. Bo rozwalona, ale to chyba nie da się rozwalić. W czasie podróży słyszałem o wielkiej bitwie w twojej ojczyźnie. W miejscu o nazwie Wrota Ognia. Gorące wrota. Byłeś tam? Nie. Czyżbym słyszał nutę żalu? Przez wiele lat żałowałem, że tam nie zginąłem. Ale przestałem. No kurde. Mapa.
Legendarne skrzynie jedna. No. Można to przesunąć jakoś. Mapa aktywowana przez. No bardziej się nie da. No, ale jakby tu chciał wejść, nie? Jakbym chciał wejść na górę, to nie mogę? Musi się dać. Musi się dać wejść na górę, no. Przecież... A tu byłem? Tak. Tu byłem, więc wróćmy jeszcze do naszego rydwanu. I poszukajmy wejścia na górę, bo trzeba jakoś na górę wejść. Tutaj... No nie. Tak nie pójdzie. Okej. I tutaj nigdzie nic nie ma na razie. Z ciekawości, bracie. Czemu nie lubisz zagadek? Są niepoważne. Rozwijają myślenie lateralne. Posłuchaj, masz przed sobą troje drzwi. Za pierwszymi czeka dół z kolcami, za drugimi smok, a za trzecimi para lwów, które nie jadły od tygodni. Które drzwi otworzysz? Pierwsze. Kolców można z łatwością uniknąć. A powinieneś otworzyć trzecie, bo lwy, które nie jadły od tygodni, są martwe. A, dobre? Całkiem niezłe. Kurde, no. Kurde, no nie da się wejść tu. Chyba, że tu gdzieś jest coś, czego ja nie widzę. Dobra, chodźmy do bramy najbliższej. Może to kiedy indziej zrobię. I cele. Przysługi. Tygiel, godne króla. Pokonaj duszę berserkerów. Ale takich przysług już nie ma, nie? Zaginione lindwyrmy. Ile? Trzy chyba. Zrodzeń z ognia zamknij nory draugrów. Oczy Odyna. I znajdź poprzez światy. I znajdź elf. Co? Przepis wymaga banta Maelona, który rośnie w kraterze w Vanaheimie. Mógłbym go zebrać, gdybyśmy znaleźli się w okolicy. Okej. Właśnie, może do Vanaheimu wróćmy. Tam może jakieś te poboczne porobimy. A tu coś jest jeszcze do wysadzenia. Aha, to tylko to. Tylko srebro. Więc teraz pójdźmy przez drzwi do Vanaheimu. Tak? Okej, Niflheim, oczy Odyna, a tu Tygiel. Dobra, sprawdź, zobaczmy co to w tym Uspelheimie będzie. Zobaczmy, w której części Muspelheimskiego piekła wylądujemy. No, sprawdźmy. Okej, widzę, że szybciej niż w tamtej części się otwierają te bramy. Tygiel. Przysługi Tygiel.
Śledź. Freyo, tutaj. Będziesz rozradny, co? Wiedziałem, zacząłeś się pasjonować botaniką? Na kolejne podejście do tych prób bojowych. Coś takiego. Nasiono zabrało nas do prób Surtra. O, plus 14, ale nie mamy boskiego popiołu. O, tutaj, z braćmi pancerz. Będę miał coś do roboty. Tu. Coś jeszcze? Czy koniec pitolenia? Okej, okay, chodź. Tutaj skrzynia Norn. Ale jak ją otworzyć? To jest dobre pytanie. Idźmy tu może. Hop. Okej. Aha, czyli tak to się otwiera. Poprzez te miecze. Otworzymy tą skrzynię. Zainteresowała cię któraś próba? Szybko odzyskując zdrowie. Nadchodzą! Dobra. Strąć tego ponurnika, zanim nas potruje! Dobra. Jest drugi. Nie tam! No nie! Dobra. No. Pięciu. Gdzie? A tam. Szósty. Dobra. I da radę wypaść? Dobra. Dobra. O. No. O Jezus Maria. Da się tam przejść do ciebie jakoś? Czekaj. Dobra.
No. I cyk, no wypalni! No. Gdzie? Ja jeszcze zmienię sobie tylko, nie to, szał. Zmienię sobie na męstwo. Ostrożnie, bracie! Dostałeś pifrostem! No! Twojej prawej! Dobrze! O Jezu. Fuck. No nie, 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 nie. No! Nie, 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 nie! Dobra! No! Jeszcze tych dwóch tylko! No spadnij! No! Jezus Maria! O! Było ciężko! Pojawiła się skrzynia. Gdzie? A, tu! Wow! Było ciężko, naprawdę! I mamy, co dostaliśmy tak w ogóle. Boski popiół. Ukończyliśmy wyzwanie, ale mamy jeszcze sporo do odkrycia. Karwasze wiecznych stosów. Dobra. Co tu jeszcze trzeba? Chcesz się rozgrzać, zanim wybierzesz? Wrzucaj kulę do szczeliny, żeby zamknąć ją przed upływem czasu. No możemy spróbować. Może być ciężko. A co mam robić? Czekaj. Ciekawe. Wrzucaj kulę do szczeliny, aby... Te kule z duszami w otchłań. Który? Gdzie są te kule? Za tobą, Kratosie! Gdzie są te kule? Bo może ja jestem trochę ślepy i nie widzę po prostu, ale... Jakie kule? A. Gdzie? Gdzie jest? Co
Dobra. Po prawej! Dobra, chrońmy się. No Kratos, złeś! Fuck! No! Nie cofnij się! Za tobą, uwaga! No! Ostrożnie, zaraz wrócą. Kto? 15 teraz! Kaj, gdzie jest ta piłka? Dobra. Prawej, bracie. No, 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 Kratos! Dobra. No, szybciej! Nie pierd! No! Za tobą! Dobra. No, elegancko. Kolejna skrzynia. No, otwórz to. Tak jest. Już nie ma więcej poziomów, nie? Dwa były tylko. Na którą próbę masz ochotę? To nie. Chwila. My teraz gdzie mamy iść? Bo w takim razie myśmy zdobyli to, nie? Tą runę jedną do otwarcia. Sprawdźmy. Ta jedna jest ułamana już. To gdzie teraz mamy iść? Tutaj może pójdźmy. Ta, tu kolejny miecz. Mam nadzieję, że nie zatnę się na żadnej próbie. Ej, mam taką nadzieję. Pokonaj wszystkich wrogów, nim upłynie czas. Okej, okay, to jest. Okej. Gdzie są wrogowie? Nad
Dobra. Dobra. I cyk. Dobra. Cyk. Jeszcze pięciu. No, wychodzić szybko. Dobra. Dobra. Nie tego. I gdzie jest ten dziad, który healuje? Dobra. Cyk, cyk. No, udało się. Dobra, tu jest ten miecz? Nie, nie. Tu jest skrzynia najpierw. Cyk. Dobra, boski popiół. Pogonny, jakiś naramiennik. U, szczęście nam tylko odejmuje. Dobra, to na razie sobie to weźmiemy, bo runy nam to daje. Okej. Okay. Uniknij obrażeń. O kurde, to będzie ciężkie strasznie. Dobra, czyli mogę blokować, okej. Kolejna zmora, po lewej! Cyk. Wybuchnie, uważaj! A, tu nie ma czasu, okej, to luzik. Szybko się jego pozbyć. Bum. No, 12 na 15, jeszcze 3 tylko. Nie! Nie! Ajajaj. Kurde no. Tak dobrze szło.
Dobra. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra. Fuck! No kurwa! Dobra. Jeszcze raz. Nie wiedzą, na co się piszą. No. Dobra, zmora pokonana. Dobra. Nice. Nie! Gdzie? Dobra, stój. Nie. Spartański szał, bo wtedy nie dostaje obrażeń. O Jezu, tylko... Uciekaj! O jest, dobra! Wykończ go! Dawaj! Jest! Dobrze! Dobrze, tak jest! No! Udało się! Po wrogach. No. Dobra. No. Dobra. Tu nigdzie nie mogę iść. Dobra, jeszcze jedno miejsce powinno być. Mam jeszcze jedną do zdobycia, nie? Tu mogę przejść jakoś? Nie, tędy nie przejdę. Może teraz w prawo mogę tu gdzieś przejść. Nie, nie mogę. Tu byłem? Nie, tu nie byłem. Okej, to... Co tu będzie? Zabij elitarnych przeciwko trolujących liczebność populacji. Okej. I tutaj zaś sobie dajemy męstwo.
Palisz się, Kratosie! To chwilowe! Au! Kolejny Hein Carrier z lewej! Bra! Dobra, wykończmy go! Dobrze! No, elegancko. I... To wszyscy? Tak, to wszyscy. Dobra, ta próba była łatwa. Mam nadzieję, że druga nie będzie ciężka. Okej. I dobra, zrobimy te próby. Nie, co tu ma? Runy. Okej. I co tu masz? Utrzymaj przeciwniku poza pierściami do końca wyznaczonego czasu. Jakimi pierściami? A, tym. Chodź tu. Nie pomagasz. Dobrze? Dobrze było. Teraz pierścień tam może być, nie? Kolejny Draugr po lewej! Ej, bo tam też jest! Na ostatnią falę. To było przy... poza czy wy mają być? Tutaj jest... Znowu dwa. A! Dobra. Jest
No. Ostrożnie, bracie! Dostałeś pitrostem! Atak z lewej strony! Cóż, wyciągniemy wnioski. Co? Co jest? Ale chwila, co tu jest? Poza, no... To co jest? Przecież... No, jakoś poszło. Dobra. No to... No, robię wszystko, co trzeba, no. Już mam mało HP. Kończymy. Nie tu, Kratos! Jest banie. Dobra. Kończono? Daliśmy radę, dobra. No. I cyk. Mamy to. Odbiliśmy już wszystkie areny. Coś się zmieniło w głównej komnacie. Dobra, to wróćmy do głównej komnaty.
I dobra, sprawdźmy, czy coś się tu zmieniło. No, oprócz tego, że możemy odebrać skrzynkę, nie? Ło! Płomień chaosu. Stal na nas reaguje. Tego miecza nie było tu wcześniej. Ten miecz jest nieaktywny. Może potrzebuje więcej stopionego metalu. Sprawdźmy ponownie inne areny. Dobra, ale to zrobimy już w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych arenach.